Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym poradniku z gry Fortnite. Moi drodzy, dzisiaj pokażę wam jak wykonać nowe zadanie, które pojawiło się w 5 tygodniu 5 sezonu. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałem ogłosić, że jak co tydzień przygotowałem dla was dwa konkursy. Sami sprawdźcie, co możecie wygrać. Aby wziąć udział w konkursie i wygrać 1000 fałdolców, wystarczy w sekcji komentarzy napisać frazę darmowy karnet bojowy, zostawić łapeczkę w górę oraz zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić wyników tego konkursu. Ale to nie wszystko. Do wygrania jest również nowa legendarna broń nocturno o mocy 106. Konkurs ten jest przewidziany dla osób followujących mnie na Instagramie. Moja nazwa Gaming with Farel. Sam osobiście uważam, że nagrody warte są uwagi, więc bierzcie się do roboty i życzę wam powodzenia. Ponadto chciałem ogłosić, że dzisiaj możecie kupić u mnie bronię do trybu ratowania świata. Jeżeli jesteś zainteresowany, radzę zapoznać się z ofertą, która znajduje się w opisie tego filmu. A więc tak, moi drodzy, jak każde zadanie z gwiazdką jest banalnie proste, wystarczy, że ją zlokalizujemy. Musimy się udać mapą znalezioną na Butnym Brzegu. Tak wygląda owa mapa. I co ona przedstawia? Przedstawia nam łudząco tylko jedną lokalizację, a mianowicie Widmowe Wzgórza. Dokładnie w tym oto miejscu będzie znajdowała się ukryta gwiazdka. Lecimy! Jak widzimy, ukazuje nam się ten kościółek, czy to jest kapliczka, taka sama jak na mapie. Z przodu mamy te grobowce, czy ten posąg tego nietoperza. Czyli ukryta gwiazdka będzie znajdowała się w tym oto miejscu. Tu na czubeczku, bądź też tutaj. Proste? Proste. Moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu wam pomogłem. Jeżeli tak, oczywiście zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, bo takie poradniki pojawiają się co czwartek o godzinie 15. Przypominam, że ruszył sklep z broniami do trybu ratowania świata w bardzo przystępnych cenach. Akceptujemy wszystkie formy płatności od SMS przez PSC do PayPal. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!